Hrabia Luksemburg. Operetka Franciszka Lecha. Prosimy o autograf. Przepraszam, czy to jest Angela Didier? Tak, to ona. A ten starszy pan przy powozie? Ten pan? To książę Bazylii Bazylewicz, przedstawiciel Galicji w Austro-Węgierskiej Radzie Państwowej. Wygląda na szczęśliwego. Może jest zakochany? To on odkrył talent panny Didier. Co wieczór tu na nią czeka. I wspiera nasz teatr. I co jeszcze? Co? Nic. Zaraz odwiezie ją swoim powozem do domu, a potem będzie siedział w restauracji Galicja i pił wódkę. I tak co wieczór? Co wieczór. Jeszcze dla mnie. Dziękuję. Dobry wieczór, książę. Dobry wieczór. Dzisiaj znowu była pani czarująca. Angelo, czy mogę panią zaprosić do Ritza na kolację? Chciałabym wrócić do domu. Książę, jestem zmęczona. Dobranoc, Angelo. Dobranoc, Julio. Co ci jest, Julio? Dlaczego ja nie przeżywam takiej baśni? Angela była moją przyjaciółką, kiedy tańczyła w balecie. Chodźmy. Nasza bajka dopiero się zacznie. Uwierz mi, mam talent i mógłbym być drugim Rubensem. A co stoi na przeszkodzie? Pierwszy Rubens. Czuję, że jestem artystą.
Poczekaj, kiedy hrabia René dostanie swoje miliony. Będę mógł pracować bez trosk. Dobrze urodzony hrabia Luksemburg. W jaki sposób on może odzyskać te miliony, jeśli jego krewni zakwestionowali testament? To dalecy krewni, jakaś galicyjska boczna linia. Nie rozumiem. Jak hrabia Luksemburg może mieć linię boczną? Nie wiem, ale wśród arystokracji to normalne. Przecież oni wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Pójdziemy na kolację? Kolację mam ze sobą. Ulica trudno stoi. Dziękuję, Rubensie. Czy można? Proszę. Wódki? Proszę. Wódka. Za wszystko? Tak. My ludzie z Galicji nie lubimy być sami, gdy ogarnia nas melancholia. Proszę się częstować. Zdrowie. Melancholia? Właśnie. Jest pan zakochany? Bardzo. Widziałem pana w teatrze. Tak. Czy chodzi o Angèle Didier? Zgadł pan. Zdrowie. Zdrowie. Ale pan jest żonaty? Jeszcze nigdy nie byłem żonaty. To się musi zmienić. Zmienić? U nas w Galicji mówi się, że najlepsze jest to małżeństwo, które się odwleka, aż będzie za późno. Drogi książę, całe swoje życie poświęciłem miłości. Jest ona, że tak powiem, moją profesją. Pozwoli pan, Pellegrin, urzędnik stanu cywilnego. Bardzo mi miło. Ale kochałem już gorąco i ogniście, całym sercem. Hrabinę Anastazję Kokozow, najpiękniejszą kobietę w Galicji. I mimo to nie ożenił się pan z nią? Nie. Pozwoli pan, że wyrażę swą dezaprobatę. Hrabina Stazja była kobietą adorowaną. Nie miałem śmiałości. Widzi pan, w tym sęk. Kto się nie ośmiela, ten się nie pobiera. Cóż, kiedy się ośmieliłem, dostałem kosza. I już nigdy więcej się o nią pan nie starał. Starałem się. Nie chciała pana słuchać. Wysłuchała, ale już była mężatką. Gorzkie rozczarowanie. Pozwoli pan? Dziękuję. Naznaczyła cierpieniem moje życie i został pan starym kawalerem. Tak, teraz już jest za późno. Drogi przyjacielu, nigdy nie jest za późno. Niech pan pomyśli o Angèle Didier. Wspaniała kobieta. Oczy ma ekstazja. Porusza się ekstazja. Jej włosy pachną jak... Dlaczego się pan z nią nie ożeni? Proszę, ja? Z Angelą? W moim wieku? Drogi przyjacielu, nie dlatego przestajemy się bawić, że jesteśmy starzy. Starzejemy się, bo przestajemy się bawić. Mądre słowa, ale głupia rzecz. Gdyby Angela mnie widziała w mojej ojczyźnie, w Galicji. Nosiłem mundur, czamarę ze złotym szamerunkiem. Czapkę na głowie, w której wyglądałem jak... Jak te? Tak, ale o wiele wspanialej. Im Boudoir, ein Don Juan, ein Eifersucht, ein Tier.
Bajecznie. I pan mówi o starości? Boi się pan ożenić? Niezupełnie. Zdrowie. Zdrowie. Angela jest mi przychylna. No więc? Ale są pewne trudności. Ale nie dla mnie. Jak już mówiłem, jestem urzędnikiem stanu cywilnego. Jednym z najlepszych. Uwielbiam miłość. Ożenię każdego. Ale nie mogę poślubić Angeli. Są pewne komplikacje. Widzi pan, nie urodziłem się w zwyczajnej kołysce. Moja miała książęcą koronę. Jestem arystokratą, członkiem Wiedeńskiej Rady Państwowej. A Angela jest mieszczką. I to pan nazywa komplikacjami? Dla Pellegrina to dziecięca igraszka. Chcę pomóc przyjacielowi. I jest pan moim przyjacielem? Jestem pańskim przyjacielem. Przyjaciół nigdy nie opuszczam w biedzie. Wyjaśnię mój plan. Proszę. Nie chcesz zobaczyć pochodu karnawałowego? Nie mam czasu, muszę skończyć obraz dla rzeźnika z sąsiedztwa na wystawę. Dostanę za niego 2 franki. Gospodyni powiedziała, jeżeli nie zapłacę, będę musiał opuścić atelier. Co za okropność. A za 100 lat wszyscy powiedzą, tu mieszkał sławny malarz Brisa. To samo jej powiedziałem. I co ona na to? Że jeśli nie zapłacę, to już jutro będą tak mówić. Zimno tutaj. Nie mam węgla. Ty jesteś winna. Od miesięcy chcę namalować arcydzieło, akt pod piniami. Ale ty? Pozujesz dla innych. Wszyscy znają twoje ciało, tylko nie ja. Z tobą to inna sprawa. Ciebie kocham i nie wypada przed małżeństwem. Julio, na ślub potrzebne są pieniądze. Wystarczy nam 10 000 franków, ale ty nie chcesz. Oczywiście, że chcę, ale nie mamy 10 000. Gdybym znał kogoś, kto kupiłby mój obraz. Armandzie, mam pomysł. Możesz pójść do księcia Bazylego, powiedzieć, że Angela to moja przyjaciółka. Jej największym pragnieniem byłoby posiadanie twojego obrazu. Przecież on mnie nie przyjmie. Dlaczego nie? Spróbuj, on jest wielkim mecenasem sztuki. Ja też kiedyś chciałabym nosić piękne suknie. Tyle razy już to słyszałem. Zrób to, Armandzie. Cóż możesz mi zaoferować? Siebie. Prawdziwego Brisarda. Wie es so ist, sich küssen.
przedstawić. Mój notariusz, mój sekretarz, mój przyjaciel pan Pellegrin, urzędnik stanu cywilnego. Przejdźmy od razu do sprawy. Znają panowie moją podopieczną pannę Angelę Didier. Kocham ją i chcę się z nią ożenić. Ożenić się? Proszę wziąć pod uwagę różnicę wieku, ekscelencjo. Człowiek ma tyle lat, na ile wygląda. Mademoiselle pochodzi z mieszczaństwa. W Wiedniu niechętnie patrzy się na częste wizyty pana w Paryżu. Wiedeń. Co znaczy Wiedeń wobec Angeli? Ona jest dla mnie całym światem. Nie poślubię jej jako mieszczki. Mój przyjaciel Pellegrin ma doskonały pomysł. Najpierw Angela podpisze akt małżeński odpowiedni do swego stanu, najlepiej z jakimś hrabią. A ja udzielę ślubu. A po pół roku rozwiedzie się, a jego wysokość ożeni się z hrabiną i będzie mógł pojechać do Wiednia. No więc? Zupełnie dobrze. Nieźle. Oczywiście ten hrabia lub ktoś inny nie może korzystać z małżeństwa. To dlaczego miałby się żenić, jeśli nie będzie korzystał? Przepraszam, ekscelencjo. Dlaczego? 100 tysięcy franków. Za nic. Chyba znajdzie się w Paryżu jakiś spłukany hrabia, który się na to zgodzi. Cóż, panowie, nie znacie takiego? Ja znam. Przepraszam, ekscelencjo. Kim pan jest? Jestem Armand Brissard, malarz, przyjaciel Julie Vermont. Julia Vermont jest przyjaciółką Angeli Didier. Angela Didier jest przyjaciółką Julie Vermont, a ponieważ Angela Didier wyraziła życzenie posiadania mojego obrazu, więc pomyślałem, że może ekscelencja... Przyszła matka. Przyszła matka? Mam nadzieję, że dziecko nie będzie do niej podobne. Ile pan chce za ten obraz? Myślałem, że może 10. Załatwione. Pawłowicz, proszę przekazać 10 tysięcy franków. Ekscelencjo? To nie tylko za ten obraz. Co to za hrabia, o którym pan mówił? René, hrabia Luksemburg. Czy jest biedny? Jak żebrak na samotnej wyspie. Kawaler? Tak, a co noc śpi w innym łóżku. Błękitna krew. Jego krwią można pisać listy. A gdzie można go spotkać? O tej porze zwykle gra w bilard, upiera na Montparnasse. Bardzo dobrze. A z panem spotykamy się dziś po południu w Urzędzie Stanu Cywilnego. No nie, myślę, że lepiej zrobić to w miejscu, gdzie nas nikt nie zobaczy. Mogę oddać panom do dyspozycji moje atelier. Rue Lecoq, 4, 6 piętro. Znakomicie. Zanotował pan adres? Niech pan nikomu nie mówi o tym, co pan słyszał. Nikomu, nawet pańskiej przyjaciółce. Ani słowa o układzie z hrabią. Ani słowa o 10 tysiącach franków. Pańska przyszłość jest w moich rękach. Ekscelencjo, pan jest świętym Mikołajem. Panowie, udało się. Mamy hrabiego. Będę mógł ożenić się z Angelą. Ich bin ja so verliebt. Ich bin verliebt. Ich muss es ja gestehen. Weiß selber nicht, wieso mir das geschehen. Ich bin verliebt, als wäre ich erst 20. Ich bin verliebt, und wie sie pfeift, so tanz ich. Ich bin verliebt, bis über beide Ohren. Mein altes Herz fühlt sich wie neu geboren. Ich bin verliebt, ich bin verliebt. Man soll's nicht glauben, dass es so etwas bei mir. Man soll's nicht glauben, dass es das noch gibt. Er ist verliebt, er ist verliebt. Verliebt. Man soll's nicht glauben, dass es so etwas noch gibt. Man soll's nicht glauben, dass es das noch gibt. Tief drin im Herzen rief eine innere Stimme, die jahrelang schon schlief. Oh, wache, wache auf! Es naht die Liebe im Lauf. Du wirst dir nicht entfliehen. Verlass dich drauf. O wache, wache auf. O wache, wache auf. Es naht die Liebe im Lauf. Es naht die Liebe im Lauf. Du wirst dir nicht entfliehen. Verlass dich drauf. Ich bin verliebt. Ich muss es ja gestehen. Weiß selber nicht,
wieso mir das geschehen? Ich bin verliebt, als wäre ich erst 20. Ich bin verliebt, und wie sie pfeift, so tanz ich. Ich bin verliebt, bis über beide Ohren. Mein altes Herz, es fühlt sich neu geboren. Ich bin verliebt, ich bin verliebt. Man soll's nicht glauben, dass es so etwas bei mir. Man soll's nicht glauben, dass es das noch gibt. I cóż, Renę, z twoim spadkiem? Adwokaci się spierają. Niewiele mam nadziei. Dlaczego? Majątek leży pod Krakowem. Ciotka Stasia trzyma go w swoich rękach. Twoja kolej. Ciotka Stasia? Tak, hrabina Kokozow stoi na czele linii galicyjskiej. W młodości była bardzo wesołą osobą. Teraz nie podoba jej się mój tryb życia. Nic dziwnego, nie wydajesz się zbyt pracowity. Pozory mylą. Chętnie bym zarządzał swoim majątkiem. Dlaczego więc nie zarządzasz? Nie pozwalają mi. Kółko się zamyka. Rozumiem. A potem jest znowu... Będzie trylili. Czy pan René hrabia Luksemburg? Tak. Chcemy z panem pomówić. Jeśli przysłali was moi wierzyciele, to mówię, że nic nie mam. Nie chcemy pieniędzy, chcemy je panu zaproponować. Wy chcecie. To co innego. Wybacz, adieu. Może pozwoli pan z nami. Julio. Henryku. Armandzie. Karolu, Anatolu, Suzette. Wejdźcie, proszę. Armandzie. Skąd to masz? Co się stało? Armandzie, o co chodzi? Najpierw napalimy. Co się dzieje, Julio? Chodźcie, moi drodzy. Sprzedałem obraz. Gratulacje, wspaniale. Chodź, opowiadaj. Więc byłeś u księcia, pokazałem mu obraz, przyszła matka i od razu się zachwycił. Wspaniale. I zapłacił? Od razu, gotówką. Masz szczęście. Ile? 10 franków. Pokaż mi choć jeden. Chciałbym wiedzieć, czy są jeszcze okrągłe. Masz. Nie mów Angeli o cenie. Książę nie życzył sobie tego. Chcę pewnie, aby myślała, że więcej kosztuje. Szampan, wino, sery, masło, ciasta, słodycze, papierosy. I to wszystko za 10 franków? Nie uwierzysz, można dostać kredyt, kiedy się ma 10 franków. Gdybyś codziennie sprzedał jeden obraz, to moglibyście wkrótce się pobrać. Chciałabym, ale Armand się sprzeciwia. Sądzę, że życie w samotności jest złe, a życie we dwoje musi być podwójnie złe. Jesteś okrutnikiem. Pijcie, kochani. Jedzcie. Ile chcecie i możecie. Brakuje nam muzyki, prawda? Proponuję zabawę. Wspólnie ułożymy piosenkę. Każdy po dwa wiersze. Świetnie. Na jaki temat? Na przykład, co jest najpiękniejsze na świecie? Graj, Henryku, ty zaczynasz. Seht das Essen auf dem Tisch und den roten Wein. Schöner Acht, als dieser Fisch kann nichts anderes sein. Dieser Kuchen ist für mich wohl das Schönste, sicherlich. Ja. Was vom Schönsten ich entdeckt? Ist das lecker? Schön ist auch die Butter hier, wenn man nicht sparen muss. Schön der warme Ofen, es ist alles ein Genuss. Jetzt sagt uns Juliette geschwind, was wohl sie am schönsten findet. Amal.
René hrabia Luksemburg? Tak. Wódka. Czy zna pan mój plan? Mniej więcej. Chciałbym też wiedzieć, kim jest ten osioł, który chce mi dać pieniądze. To ja. Miło mi. Najpierw musi pan jednak spełnić pewną drobną formalność. Musi się pan ożenić. Ożenić? Na pewien czas, a po 6 miesiącach rozjedzie się pan. To po co mam się żenić? Jest pewien powód, później go panu wyjaśnimy. Chcę wiedzieć teraz. Za tę drobnostkę otrzyma pan czek na 100 000 franków. 100 000? Jest zdziwiony. Akceptuje pan? Pieniądze jak najbardziej. Ale kto mi da gwarancję, że będę się mógł rozwieść? Czasami sąd robi trudności. Proszę się nie obawiać, panie hrabio, pan sam dostarczy sądowi dowodów. Dopóki małżeństwo nie jest małżeństwem, nie ma małżeństwa. Rozumiem. Nie mogę skonsumować małżeństwa, słusznie. Za 100 000 franków robi się różne rzeczy. Natychmiast po zawarciu małżeństwa uda się pan w podróż. Sam, bez żony. I powróci pan do Paryża dokładnie za 6 miesięcy na swój rozwód. Akceptuje pan również ten warunek? Z radością. Hop. Rozumie pan, że tę umowę należy potraktować bardzo dyskretnie. Tak, może być pan pewien. Znakomicie. Czy da mi pan słowo honoru, że wypełni wszystkie warunki? Słowo honoru. Doskonale. A teraz czek. Oto pański czek. Dziękuję bardzo. To później dopiero po zawarciu małżeństwa. Czy mogę zapytać, kim jest moja narzeczona? Jest Paryżanką? Nie, nie jest Francuską. A może spodziewa się dziecka? Może jest zezowata? Nie powinno to pana martwić, drogi hrabio, bo pan jej nie zobaczy. Ale niech mi pan wie, że my Polacy mamy dobry gust. I jest słodka.
Angelo, pan już tu jest? Jestem niepocieszony, że się spóźniłem. Zatrzymał nas pani narzeczony. Czy to jeden z tych panów? Och nie. To jest Pawłowicz, Mięczykow i Pelegrin. Urzędnik stanu cywilnego. Mój notariusz, mój sekretarz i urzędnik stanu. Czy jest tu jakiś parawan albo coś innego hiszpańskiego? Tam, ekscelencjo. Ach, jakie to brzydkie. Zielone piersi. O, przepraszam. Żółte ręce, niebieskie nogi, czerwone stopy. Ekscelencjo, artysta maluje rzeczy tak, jak je widzi. Powinien iść do okulisty. Proszę to postawić tutaj. Czy mogę prosić? Co tam się dzieje, książę? Zaraz pani zobaczy. Dla narzeczonej separę z miękkimi fotelami. Czy mogę prosić o zajęcie miejsca? A tu dla narzeczonego. Proszę wprowadzić tego pana. Jestem. Czy moja narzeczona już się zjawiła? Proszę, niech pan usiądzie przy stoliku. Tutaj? Tak. Siedzi? Siedzi. Niech pan zaczyna. Paragraf 14a z litery 72, litera C, strona 311. W obecności podpisanego tu urzędnika stanu cywilnego, Jean-Jacques Pellegrin, przybyli tu kawaler René, hrabia Luksemburg oraz mademoiselle Angela. On nazywa się Angela, nazwisko dopiszemy później. Wyrażają gotowość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ nie ma przeszkód, chwileczkę, w kontrakcie nie ma wzmianki o pieniądzach. Niech pan nie przerywa uroczystości. Proszę dalej. Ponieważ nie ma przeszkód do zawarcia związku, kontrakt ten... Proszę o pieniądze. Proszę o spokój. Kontrakt zostanie podpisany przez obie strony, jak również przez obecnych tu dwóch świadków ślubu i tym samym uznany za zgodny z prawem. René, hrabia Luksemburg i mademoiselle Angela, nazwisko wstawimy później. Czy jesteście gotowi wstąpić w związek małżeński? Proszę powiedzieć głośno i zgodnie tak. 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 Wymieńcie obrączki i podajcie sobie ręce. Ale jak? Mogę prosić o rewizytę? Co się dzieje? Nie może pan tu zostać. Całuję dłoń pięknej kobiety, a na dodatek jest moją żoną. Oto pański czek. To co innego. Podpisy szybko. Proszę tutaj. Idę po kwiaty dla panny młodej. Pan mnie rozpieszcza, książę, to z miłości. Proszę. Tutaj proszę. Niech pan pilnuje państwa młodych. I pan też. Zaraz wracam. Pani hrabino, panie hrabio. Gestatten wohl, dass ich jetzt gratuliere. Herr Graf, ich danke sehr für ewig nicht die Ehre. Es ist uns ja das Eheglück von Haus aus garantiert. Weil eins das andere in dem Fall ganz sicher nicht geniert. Kein Streit
Jestem teraz żonaty. Ma na imię Angela. Piękne imię. A jej dłoń piękniejszej nigdy nie całowałem. Wie das kam,
Dobry wieczór, panie hrabio. Dobry wieczór, Madeleine. Ile kosztują te kwiaty? Wszystkie? 8 franków. Proszę. Dziękuję, panie hrabio. Do której pani mam je dzisiaj zanieść? Żadnej. To dla ciebie. Bardzo dziękuję. Wyjeżdżam. Nie zobaczymy się przez długi czas. Dopiero w lecie. Dużo szczęścia, Madeleine. I panu, panie hrabio. Dziękuję. Dopiero w lecie. Świetnie, że przyszłaś. No wiesz, przez twoje drobne oszustwo Brizard stał się znanym malarzem. Tylko pomyśl, książę dał mu wówczas za obraz przyszła matka 10 tysięcy franków. W zeszłym tygodniu pewien handlarz oferował mu 25 tysięcy. Co powiedziałaś, ile dał mu wówczas książę? 10 tysięcy franków. Czy jesteś pewna? Całkowicie, książę nie kłamie. Książę nie, ale ktoś inny skłamał. Angelo, proszę ze mną. Zaraz otwieramy wystawę. Zostań. Angela pójdzie sama. Prawda, Angelo, że chcesz pójść sama? Tak, zobaczymy się później. Mój drogi, spróbuj przypomnieć sobie, ile ci zapłacił książę za przyszłą matkę. Ile? Tak, 10. Ile? 10 tysięcy. Droga Julio, powiedziałbym ci o tym jutro, bo minie już pół roku. Obiecałem księciu, że przez 6 miesięcy nie pisnę o tym ani słowa. Uwierz mi, czy mogę? Tak, to byłoby miłe z twojej strony. Jestem niemądra, ale nie tak bardzo. Mając 10 tysięcy franków, moglibyśmy się pobrać. A dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Julio, to krytyk pan Laporte z Paris Loire. Uśmiechnij się do mnie, żeby widział, że jesteśmy szczęśliwi. Nie mam ochoty. Gratuluję, Brizard. Bardzo osobliwy styl, wyjątkowa kompozycja barw. Napiszę o tym relację. Czy to pańska żona? Jeszcze nie, ale rozumiem, to pańska muza. Moje specjalne gratulacje. Do widzenia, madame. Do widzenia, Brizard. Do widzenia, monsieur Laporte. Słyszałaś, jesteś moją muzą. Muza powinna całować, a nie dąsać. Teraz znajdziesz sobie inną muzę. Masz powodzenie. Julio, proszę cię, nie płacz przy gościach. Jutro mija termin umowy i mogę się z tobą ożenić. Julio. Armandzie. René. Kiedy wróciłeś? Przed godziną. W pociągu przeczytałem o twojej wystawie. Jak ci się to udało? Taka kariera w ciągu 6 miesięcy. To książę Bazylii, ale o tym opowiem ci dopiero jutro. A ty dlaczego tak nagle zniknąłeś? O tym opowiem ci też jutro. Słuchaj, nie jestem teraz hrabią Luksemburg, tylko baronem Reval. Baronem Reval? Tak, do północy. A w ogóle to mnie tu nie ma. Przed północą nikt nie powinien mnie zobaczyć. To nie przyjdziesz do mnie dziś wieczorem? Wydaje przyjęcie na cześć księcia Bazylego w mojej nowej pracowni, powiększonej, przebudowanej. Wykluczony, zwłaszcza Bazylii, nie może mnie zobaczyć. Ale dlaczego? No, to nic takiego. Przepraszam cię, muszę się oddalić. Nic nie szkodzi. Szanowne panie, szanowni panowie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby utorować drogę ku publiczności młodemu, talentowanemu malarzowi sztuki nowoczesnej. Armandowi Brizard, do dziś nieznanemu, poprzez indywidualny styl udało się zainteresować swymi pracami opiekuna młodych talentów.
Galeria Latour od dawna pragnęła przybliżyć sztukę młodych malarzy znawcom i szerokiemu gronu paryskiej publiczności. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić Państwu Armanda Brissard. Patrząc na jego obrazy, będą Państwo zaskoczeni i zachwyceni niezwykłą kompozycją tematu i fascynującą kolorystyką poszczególnych prac. Jak u każdego malarza znajdujemy powtarzające się tematy, lecz jakże trafnie odnajdują ciekawe kąty widzenia, jak intensywnie, frapująco posługuje się barwami, potrafi uchwycić chwilę. Z pewnością tylko nieliczni malarze współcześni potrafią tak przekonywająco wyrażać myśli. Młode pokolenie czeka zapewne taki sam los jak pokolenie Van Gogha w minionej epoce. Będzie musiała z trudem walczyć o uznanie publiczności. Piękne, prawda? To znaczy dobrze namalowane. Czy pan jest malarzem? Nie. Brissard jest moim przyjacielem. Degas powiedział, łatwo jest malować, jeśli wie się, jak to się robi, ale trudno, kiedy się maluje. A pani, czy jest pani artystką? Tak. Jaką? Niech pan zgadnie. Malarką? Zimno. Poetką? Zupełnie zimno. Może to jest związane z muzyką, cieplej? Śpiewaczką, gorąco. To głupie, że od razu nie pomyślałem. Teraz, kiedy na panią patrzę, widzę przed sobą Toskę. Niestety znowu zimno. Śpiewam w Orfeum. Właściwie to już teraz nie śpiewam. Przedwczoraj miałam pożegnalny występ. Angèle Didier. Widziałem plakat. Niestety byłem długo w Paryżu. Jestem Baron Reval. Pożegnalny występ? Więc już pani nie usłyszę na scenie? Szkoda, prawda? Ale chciałbym panią zobaczyć. Narzuca pan szybkie tempo, baronie. Właściwie to nie w moim stylu. A więc? Naprawdę chciałbym jeszcze panią zobaczyć. I jestem mężatką. Pani też? Ja się rozwodzę. Ja również. Gratuluję. Zdrowie. Kiedy będę mógł panią znów zobaczyć? To niemożliwe. Dlaczego? Dziś wieczorem będę na przyjęciu u Brissarda. Jutro muszę opuścić Paryż na zawsze. Może pani odłożyć wyjazd?
Tu jesteś, René. Dziś wieczorem przyjdę na twoje przyjęcie. Nie rób tragedii z powodu 10 tysięcy franków. Dzisiaj przecież mamy o wiele więcej. Ale jednego nie mamy. Ślubu. Przecież musiałem najpierw rozbudować atelier. Proszę, pomóż mi. No tak, nie chcesz słyszeć o ślubie, więc koniec z nami. Nie znam pana, mój panie. Więc niech pani pozwoli, że się przedstawię. Armand Brissard, malarz zakochany w najsłodszej dziewczynie Paryża, Julie Vermont. Naprawdę ślicznie wyglądasz. Której nigdy nie pojmie za żonę. Dlaczego to nieprawda? Czy byłby pan gotów to powtórzyć? Kiedy i tam, gdzie będę chciała? Kiedy i gdzie pani sobie życzy? Dobrze, jutro rano w urzędzie stanu cywilnego. W urzędzie? Nie, jutro to niemożliwe. Muszę być w urzędzie finansowym. No to odję. Zostań. Niech pani zostanie, mademoiselle. Czy jestem mężczyzną, obok którego można przejść obojętnie? Elektryczne oświetlenie. Gratulujemy. Proszę, częstujcie się. Pragnąłem panią znowu ujrzeć i oto widzę. To przypadek. Pan jest przyjacielem Brissarda, a ja przyjaźnię się z Julią. Nie przypadek, tak chciał los. Gwiazdy wyznaczają nam drogę życia. Czy wierzy pani? Nie. Ludzie popełniają błędy, a przypisują je losowi. Czy nasze spotkanie w galerii też było przypadkiem? Przecież godzinę wcześniej dopiero przyjechałem do Paryża. To również. Pójdziemy na górę? Nie mogę, dopiero po północy.
Czy mogłaby pani pozostać jeszcze chwilę? Jeżeli to sprawi panu przyjemność, ogromną. Jest pan przecież żonaty. Czy pańskie małżeństwo nie było szczęśliwe? Nieszczególnie, a pani, moje, bardzo szczęśliwe. Więc dlaczego się pani rozwodzi? Dla odmiany. Przecież nie można być cały czas żoną jednego mężczyzny. Niech pani przestanie grać. Dlaczego? Rozwodzę się, by wyjść za mąż za innego. Kocha go pani? Nie. To dlaczego? Z wdzięczności. Sympatii. To nie jest powód. Kocham panią. Ich muss bedauern, Herr Baron. Doch leider ist's unmöglich. Was ist ein Wort, das einfach ich nicht kenne? Unmöglich wär nur eines, sie nicht zu lieben, auf den ersten Blick, dem holden Reiz zu widerstehen und sich zu sträuben gegen das Geschick. Fortan in ihnen meinen Stern zu sehen. Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen, die für uns im nebelhaften Fern. Furcht es sehr, dass sie uns sonst erhöhen. Sieht man sie auch glänzen, zerfliegen ins Weite. Wenn man könnt, so wie man immer wollte, wenn man wollt, was man doch niemals sollte. Lieber Freund, man muss sich hübsch bescheiden. Ja, man muss oft mögen, was man liebt. Nein, trotz allen Fernen, nein, greif nach den Sternen, Liebe, sie trägt uns empor. Tausend Meilen, die wollte ich gerne eilen. Ich frag danach nicht viel, nicht viel. Lieber Freund, so geht's uns mit den Sternen, die für uns in nebelhafter Fernen. Fürchte sehr, dass sie uns sonst erhöhen. So wie man immer wollte, wenn man wollte.
Pójdzie pan ze mną? Nie, dopiero za kwadrans. Dałem słowo honoru. Szczęśliwy, Angelo. Za 20 minut o północy upłynie termin i będziemy się mogli pobrać. Chyba nikomu nie mówiła pani o tym Luksemburgu. Nikt nie wie, że jestem jego żoną. Jest pani zdenerwowana. Książę, przecież powiedziała pani, że mnie kocha. Powiedziałam, że zostanę pańską żoną. Czy to nie jest to samo? O co chodzi? Widział pan? Kogo? Całowali się. Co? Kto? Madame Angela i hrabia Luksemburg. Co takiego? Tak. Co panu chodzi po głowie? Nie pytałem jak, powiedziałem czy to możliwe. Julio, niech pani powie orkiestrze, żeby zagrała sygnał. Gdzie on teraz jest? Tam. Gdzie tam? Tam. Ach, tak, tam. Panie i panowie, chciałbym coś oznajmić. Angela Didier i ja ogłaszamy zaręczenie. Dian gebetete Angel, die ich zu meiner Frau erwähl, hat einen Mann, das wäre das eine, es war aber
geschieden sein. Dann ist es aus, dann wird sie mein. Und diesmal wird die Ehe echt. Graf Luxemburg besitzt kein Recht. Graf Luxemburg, ihr Mann, René. So hieß der Mann der ersten Ehe. Graf Luxemburg, René, ihr Mann. Warum hat sie das nur getan? Und wissen Sie vielleicht, Angel, was mit René geschehen? Der Heiratsgraf, den hab ich bezahlt. Und dann konnte er gehen. Man traute uns hinter der spanischen Wand. Ich sah von ihm nicht mehr als die Hand. Sie ging links. Er ging rechts. Mann und Frau, jeder recht. Ideale solche Ehe. Schmerzlos ohne jedes Recht. Er ging rechts, sie ging links. Das ist praktisch allerdings. Leicht erträgt man solch ein Los. Lebt bei Fambus. Ich glaub, hätt er sie und sie ihn gesehen. Wer weiß, was schließlich wär geschehen. Was mich betrifft, ich dank für die Herr, und wär's der Apollo von Belvedere, ein Mann, den man wie eine Droschke bestellt, der seinen Namen verkauft für Geld, stünde er her vor mir vis-à-vis. Ich sagte ihm kalt, ich verachte sie. Nun gut, Angèle, so sagen sie es ihm. Sie stehen ihm vis-à-vis. Bin jener Graf von Luxemburg, den sie verlachten. Bin jener Graf von Luxemburg, den sie verachten. Derselbe, den ihr Vorwurf traf, die Luxemburger Heiratsgraf. Salivi, pari, denn auf das Leben schari. Verjuckst, verputzt, verspielt, vertan, bis ein Luxemburger kann. Ich war ein toller Zecher. Er ist wunderbesser. Das Leben, die Rillari Rump, ist wohl ein Pump. Sie, Angèle, Sie wollten Fürstin werden. Und dazu brauchten Sie meinen Titel. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Adieu, Angèle. Vergessen Sie mich, mehr als den Namen verkaufte ich viel mehr. Jestem twoją żoną, Angèle. Angèle ma rację, książę. Jest dopiero za 5:12. Bardzo miło. Nic się nie stanie, mam jego słowo honoru. Portier? Słucham, madam. Zdaje mi się, że w waszym hotelu dobrze się śpi. Dlaczego? Wołałam, a pan się nie obudził. To wszystko... Pani bagaż? Ist das alles Ihr Gepäck?
podręczny. Jeszcze dojdzie duży. Doskonale. Życzy pani sobie pokój? Nie. Nie? Zamówiłam piętro. Jestem hrabina Kokozow z Krakowa. Pardon, oczywiście, chwileczkę. Służba. Pokoje od 19 do 24. Służący zaprowadzi panią i proszę posłać gońca pod ten adres. René, hrabia Luksemburg, zna go pan? Kiedyś pan hrabia często jadał u nas. Proszę mu przekazać wiadomość, że czekam na niego w hotelu. Załatw to natychmiast. Już załatwione, madam. Halo? Telegram do księcia Bazylego Bazylewicza. Bazylewicz? Tak jest, madam. Mieszka w naszym hotelu od pół roku. A jego żona jest tutaj? Jego wysokość nie jest żonaty. Ale słyszałem, że wkrótce zamierza się żenić. Madame Angela, hrabina Luksemburg i Monsieur René, hrabia Luksemburg, chcą państwo rozwiązać swoje małżeństwo. Tak. Proszę usiąść. Dlaczego? Czy małżonek panią zdradzał? Nie. Czy pańska małżonka zdradzała pana? Nie. Niech pan powie, że tak musi być powód do rozwodu. Ja go zdradziłam. To nieprawda, Angelo, nieprawda. Oczywiście, że nie. To dlaczego chcecie się rozwieść? Przepraszam, wysoki sądzie, małżeństwo nie zostało skonsumowane. Ach, tak. Czy to prawda? Wyjechałem. Dopiero dziś w nocy wróciłem. Tego nie można uznać za powód do rozwodu. Wysoki sądzie, proszę o ciszę. W którym urzędzie stanu cywilnego odbył się ślub? W żadnym. W pracowni malarskiej. W pracowni? Od razu wydało się to podejrzane. Czy udzielał wam ślubu człowiek, który nazywa się Pellegrin? Tak. Pellegrin. Nabrał was ten oszust. Uwielbia udawać urzędnika stanu cywilnego. Wasze małżeństwo jest nieważne. Nieważne? W takim razie możemy się pobrać. Oczywiście. Wspaniale. Chodź, Angelo. O, takie śniadanie z szampanem to coś pięknego. Zawsze jem takie. Zawsze rano wypijam butelkę szampana. Sam? Nie, z kawiorem i grzanką. Która godzina? Za 10:11. Nie pytałem, która będzie za 10 minut, tylko która jest teraz. Ekscelencjo, jest pan bardzo niecierpliwy. A jaki mam być? Angela jest teraz ze swoim małżonkiem na rozprawie rozwodowej. Za pół godziny będzie wolna i zostanie moją żoną. A skandal wczorajszej nocy nie przeszkadza panu, ekscelencjo? W żadnym razie. Angela obawiała się mojego zdenerwowania, dlatego poszła z hrabią. Cóż, jestem zazdrosny, mam to we krwi. Nic na to nie poradzę. Dziękuję. Chwileczkę. Hrabino Kokozow wrócił już posłaniec.
Hrabia Luxemburg już nie mieszka pod tym adresem. Wyjechał pół roku temu w niewiadomym celu. To do niego podobne. Jadę przez połowę kontynentu i go nie zostanie. Stokrotnie przepraszam, ale on już jest. Wczoraj wieczorem wrócił do Paryża. Skąd pan wie? Zna pan hrabiego? O tak, nawet udzielałem mu ślubu. Co? Mój bratanek się ożenił? Więc hrabia jest pani bratankiem? Tak, od urodzenia. Pozwoli pani, urzędnik stanu cywilnego Pellegra. To oburzające. Nie lubi pani urzędników? Nie mówiąc ani słowa, żeni się i wyjeżdża w podróż poślubną. Właściwie to nie była podróż poślubna w tradycyjnym znaczeniu. Wyjechał sam. Bez żony? Tak, wtedy jej jeszcze w ogóle nie znał. Jak to? To nieco skomplikowane. Pan hrabia poznał swoją małżonkę dopiero wczoraj w nocy. Zresztą zupełnie przypadkowo. Przypadkowo? Na przyjęciu. W końcu połączyli się oboje, szczęśliwi. Nie sądzę. Przypuszczam, że w tej chwili są już rozwiedzeni. Tłumaczymy księciu. Powiem mu, co się stało, a ty powiesz mu, że się kochamy. A on mi powie, gdzie pańskie słowo honoru i 100 tysięcy franków, które oczywiście już wydałem. Można zwariować. Nie wariuj. Ale dlaczego na miłość boską mój bratanek zgodził się na taki układ? Chodziło o pieniądze. Nieludzcy krewni zmusili go do przymierania głodem. Ci okropni krewni to ja, monsieur. No, przepraszam, nie chciałem. Bardzo się pan nie myli. Sam sobie robię wyrzuty. Kocham miłość, madame. Moją ideą jest uszczęśliwianie młodych par. Tym razem nie postąpiłem właściwie. Czy szczęście może być tam, gdzie nie ma miłości? A oni nie znają się, nie kochają. To oni? Hrabia René i jego niekochana małżonka. Tu jest ten Pellegrin. Mój panie, wydaje nam się, że jest pan winien nam wyjaśnienie. Jest pan hochsztaplerem, panie Pellegrin. Czyżby państwo mieli kłopoty w sądzie? Kłopoty to farsa. Nie udzielono nam rozwodu, bo nie byliśmy zaślubieni. Tak, w sądach bywają różne obyczaje. Bumpi. Tak go nazywałam zawsze, kiedy był dzieckiem. Bumpi. Ciocia Anastazja. Moja ciotka z Galicji. Doniesiono mi o twoim hulaszczym życiu w Paryżu, ale nie o tym, co w nim zmieniłem. To też lekkomyślne małżeństwo z kobietą, której nie kochasz. W tym właśnie problem, że my się kochamy. Nie znaliśmy się, a zakochaliśmy się. Mieliśmy się rozwieść, a w ogóle nie pobraliśmy się. To bardzo proste, powtórzycie ślub. Ale to niemożliwe, dałem księciu Bazylemu słowo honoru. Poza tym te 100 tysięcy franków. Nie martw się o pieniądze. Przyjechałam do Paryża, żeby ci je zaproponować. Przestaniesz być lekko duchem, wrócisz do domu i sam będziesz gospodarował swoim majątku. Przecież tego właśnie pragnę. No widzisz. Która godzina? Za 7 minut w 11:30. Zaraz przyjdzie. Czy ona mnie kocha?
Na pewno, ekscelencjo. Dlaczego o tym nie mówi? Bo miłości kobiety nie można wyrazić słowami, tylko cyframi. To ona. Zostawcie mnie przez chwilę samego. Proszę. Witaj, Bazylii. Stasia? Ty tutaj, w Paryżu? Tak, przyjechałam odwiedzić bratanka. Jak się masz? Dobrze. A twój mąż? Też dobrze. Od 14 lat jesteśmy rozwiedzeni. Niemożliwe. Tak, zakochał się w baletnicy o 20 lat młodszej. I co? Jest przez nią śmiertelnie nieszczęśliwy. Jesteś wolna od 14 lat? Właśnie. A ja nie miałem o tym pojęcia. Zawsze czekałam, że w końcu się pojawisz. Och, jaki ze mnie głupiec. Utopimy to. Co? Moją złość. Co cię tak rozgniewało? Figle losu, stracona okazja, moja głupota. Utopimy to. Gdybym to wiedział pół roku temu. Na zdrowie. Stasio, to wspaniałe, że cię widzę. Co to znaczy? Przecież prosiłem, żeby mi nie przeszkadzano. Nie złość się, proszę wejść. Ta para koniecznie chciała być przy naszym spotkaniu. Znacie się? Poznaliśmy się właśnie w holu. Wybacz, Angelo, nie mogę dojść do siebie. Nie szkodzi, książę, my również. Wszystko się pogmatwało. Na rozprawie, poza tym jesteśmy zakochani. Wszystko jest skomplikowane. Proszę cię, książę, o zwolnienie mnie z danego słowa honoru. Droga Angelo, czy mogę również prosić o zwolnienie mnie z danego słowa? Więc już nie muszę wychodzić za księcia? Och, książę! Nasze gratulacje! Przepraszam za drobne nieporozumienie. Czy mogę poprowadzić ceremonię ślubną? Wynoś się! Wystąpili. Thank you.
Wolfgang Glück. Opracowanie wersji polskiej Aleksandra Rylewicz. Czytał Andrzej Matek.